Witam Cię, Wojtku, ponownie w telewizji Idź Pod Prąd. Parę pytań na gorąco, bo i sytuacja na Ukrainie jest nie mniej gorąca. Wrócił temat też pomnika w centrum Olsztyna, który został wystawiony na rzecz wyzwoleńców, w cudzysłowie powiedzmy. No, teraz podjąłeś znowu akcję rozwieszenia baneru, tego samego co 4 lata temu. A do tego doszedł baner Solidarni z Ukrainą. Dlaczego teraz? No, moment jest niewątpliwie bardzo szczególny, ponieważ Ukraina walczy o swoje życie, walczy o wolność, ale uważam też, że walczy o wolność Polski i Europy. A nawet nie lubię górnolotnych słów, ale być może nawet całego świata. 4 lata temu też był powód. Z tym pomnikiem walczę ponad 10 lat. Domalowałem sierpa i młota, żeby społeczność olsztyńska w końcu zobaczyła, co tam jest. Został raz zmyty przez władze miejskie. Pomalowałem jeszcze raz. W międzyczasie zapłaciłem prawie 4000 kary za mycie pomnika. I 4 lata temu powiesiłem baner pod tytułem Pomnik Wdzięczności za Zniewolenie. Bo pierwotna nazwa tego pomnika w czasach stalinowskich, kiedy on powstawał, była Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej. Wdzięczności Armii Czerwonej za to, że spaliła nasze miasto, które zdobyła praktycznie bez jednego wystrzału. Wymordowali tysiące ludzi, jeszcze więcej musiało uciekać. Po prostu zgotowali im taki horror, jak teraz widzimy w ukraińskich miastach. Tak. No to skoro ta walka była już przez tyle lat, co tym razem prezydent Olsztyna decyduje i co mówi? Tak. Pan prezydent Olsztyna wczoraj wydał oświadczenie na Facebooku i na konferencji prasowej, w którym zrewidował swoją dotychczasową politykę. Jak to polityk lokalny użył słowa zrewidował. No to tak sowiecka. Nie chce mi się nawet myśleć, co spowodowało u niego tą rewizję. Wychodzi po prostu cynizm, blamaż, a nawet tchórzostwo. Tak. No i tutaj w takiejże sytuacji okrutnej, pod którą nawet prezydent musi się łamać i łamie, to my, mieszkańcy miasta, regionu, zdajemy przepięknie egzamin. Pomagamy w jakikolwiek tylko możliwy sposób. Dzisiaj wyjeżdża też konwój 10 samochodów, w tym pracujący tu ludzie Ukraińcy, którzy jadą, wracają do swojej ojczyzny. Więc my tak. A co byś radził jako historyk z wykształcenia politykom naszym, zagranicznym w tej sytuacji? No, przede wszystkim, jak słucham o tych sankcjach, dowiaduję się w międzyczasie, wczoraj przed północą przeczytałem wpis Mateusza Morawieckiego, naszego premiera, że z sankcji zwolnione są dwa rosyjskie banki. Gazprom Bank i Sberbank. Podobno te banki po prostu przez nie realizowane są płatności za gaz i ropę. Więc już widzimy, że te sankcje są jakieś obarczone tak zwanymi wyłączeniami. Ja nie mogę radzić nic politykom, bo nie jestem doradcą, ale słuchałem wczoraj wywiadu z wybitnym rosyjskim szachistą. Naprawdę wybitnym i przy tym człowiek, którego intelekt i wydawane książki potwierdzają, że wie, o czym mówi. On uważa, jako Rosjanin, że te sankcje są za małe, że to wszystko jeszcze jest za słabe. I między innymi uważam, że naprawdę dotknie Rosjan i całą tą społeczność, która wspiera Putina, zabranie im wszystkim wiz wjazdowych do tak zwanego świata zachodniego. Jest to jakiś pomysł, czy do zrealizowania?
Ale drugi pomysł też dzisiaj usłyszałam, że może akt antyterrorystyczny podpisać i wtedy byłaby możliwość nie czekać na Norymbergę za moment, bo to raczej nie ziści się. Co ty na to? No, wiesz, Grażynko, jak dzisiaj jechałem tu do ciebie, to dowiedziałem się, że prokuratorzy z Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze już jadą na Ukrainę oglądać te zniszczenia, rozmawiać z rannymi zapewne i przeprowadzać śledztwo, które przyda się przed przyszłym procesem, miejmy nadzieję. Choć ja powiem ci, że nie bardzo wierzę, chociaż po 20 latach wojny tak zwanej Jugosławii premier tego kraju, Slobodan Milošević, został skazany na dożywocie za zbrodnie wojenne. Tak, to I jest wielu tak. generałów z jego otoczenia już odbywa karę. Niektórzy nawet, co bardziej znani zbrodniarze, zdążyli popełnić samobójstwo. Wiem, że to brzmi beznadziejnie na tle Rosji. Serbia mała, kilkumilionowa, nie ma broni atomowej, a Rosji się wszyscy boją. Przygotowałeś już tak reasumując i kończąc tę króciutką naszą rozmowę, bo nie wyczerpiem wszystkich tematów, wiadomo, jakiś cytat. Tak, ponieważ te szubienice, tak się nazywa w potocznym słowie ten pomnik wdzięczności w Olsztynie, są jakąś częścią, która się nazywa polityka historyczna współczesnej Rosji. Otóż Rosja ma taki mit swojej historii, który się nazywa Wielka Wojna Ojczyzniana. A wojna ojczyzniana to się u nich zaczęła 22 czerwca 1941 roku. I oczywiście pokonali dzielnie Niemcy hitlerowskie, zapędzili ich tam do Berlina, wyłapali zbrodniarzy i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej 2 lata od 1939 roku byli tym sojusznikiem najlepszych Niemiec hitlerowskich i Adolfa Hitlera. Zaopatrywali ich w ropę, w surowce, wszystko co było potrzebne. Mówiło się, że Hitler podbił na rosyjskiej benzynie cały Zachód. Belgię, Francję, Anglię, Norwegię, wszystkich po kolei. Bałkany cały czas miał sowiecką ropę, sowieckie zboża, ale jak napadł na nich, to się wszystko zmieniło. I teraz mają taki mit, jak wygrali tą wojnę, to w podbitych krajach, takich jak Polska i w całej Europie Wschodniej, zmuszali miejscowych komuchów do tego, żeby im stawiali te pomniki. No i w Olsztynie powstał pomnik najbardziej znany pewnie teraz w Polsce, bo już jedyny, który praktycznie został, ale był dziełem wybitnego artysty Duńkowskiego. Rzeczywiście był to rzeźbiarz wielki. I w ten sposób miejscowi cwaniacy po latach zmienili nazwę pomnika na Wyzwolenie Warmii i Mazur i wpisali go do rejestru zabytków. To takim ludziom jak nasz obecny prezydent dawało pretekst, żeby on sobie tkwił i tkwił. A w międzyczasie tak, wymordowali 150 tysięcy ludzi z Czeczenii, 45 tysięcy dzieci tam zginęło. Napadli na Gruzję. Podbili Krym. Zestrzelili holenderski samolot, właściwie malezyjski, ale większość tam była Holendrów. Ponad 300 ludzi zginęło w powietrzu. I nikt za to nie odpowiedział. Nikogo to nie skłaniało. Dopiero po zmianie rządu w 2015 roku wyszła ustawa o dekomunizacji i usunięciu ze sfery publicznej tych nieszczęsnych sowieckich dzieł. Nasz się ostał. A jak ważne to jest dla Rosjan, to chciałem tylko zacytować fragment wywiadu z byłym ambasadorem Polski w Moskwie, który między innymi był ambasadorem w latach 2015-2020, a wcześniej był pracownikiem ambasady. To jest profesor Marciniak, wybitny sowietolog, który
opowiada, jak trudno mu było pełnić funkcję, powiedział tak. Na dodatek podczas mojego urzędowania wyniknęła sprawa pomników Armii Sowieckiej w Polsce, która rozpalała atmosferę w Rosji do Białości. I mam nadzieję, że ten pomnik zakończy to rozpalanie Rosjan, bo już nie będzie pomników. Tak, jakiś optymizm jednak zabrzmiał. Dziękuję Ci. Był z nami Wojtek Kozioł, przedsiębiorca, historyk z wykształcenia, działacz społeczny. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję Ci, Grażynko. Modlę się, żeby Ukraińcy pokonali wroga, który zaatakował ich kraj, żeby pokonali zbrodniarzy i żeby ci zbrodniarze na czele z Władimirem Putinem zostali sprawiedliwie ukarani. Modlę się o naród ukraiński, bo teraz to Ukraińcy są na pierwszej linii frontu walki z Putinem, a tak naprawdę z komunizmem, który chce zalać ich kraj, a później mój kraj, Polskę i kolejne kraje. Modlę się o odwagę dla wszystkich Ukraińców, przede wszystkim dla żołnierzy, ale także dla cywilów. Jesteśmy z wami, my Polacy, ale też zachodni świat. My chrześcijanie modlimy się, żebyście też mieli świadomość, że Bóg was wspomoże. Modlę się za Ukrainę, bo została bez powodu i niesprawiedliwie zaatakowana przez Rosję. Modlę się za Ukraińców, bo mają prawo, tak jak wszyscy inni ludzie na świecie, być ludźmi wolnymi. I o to właśnie też dla nich się modlę. Są to nasi sąsiedzi, a sąsiad to nasz bliźni. Modlę się, żeby Bóg dał im zwycięstwo i przegonili tego bandytę. Dziś ciągle dzielni Ukraińcy walczą o swój kraj, o swoje rodziny, o swoje życie. Chrześcijanie, prośmy Boga o to, żeby wygrali, żeby zwyciężyli, żeby dobro zwyciężyło, a żeby zło tego zbrodniarza i bandyty Putina zostało pokonane i zwyciężone. Modlę się o Ukrainę, bo gdyby nie było wolnej Ukrainy, gdyby nie było bohaterskiego ukraińskiego wojska, to dzisiaj Polska byłaby atakowana przez Putina. Na polskie miasta leciałyby bomby, rakiety, ginęłyby polskie dzieci, polskie kobiety. Modlę się o Ukraińców, bo to oni teraz walczą o wolność swoją i naszą. Ukraińcy, bądźcie mocni.